Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Million Lashes i chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na otwarcie kalendarza adwentowego. To jest bardzo ciekawe, tak myślę, to co wybrałam, ponieważ nie jest to absolutnie popularne. Myślę, że mogliście nawet nie wiedzieć, że taki kalendarz w ogóle jest, że taka marka też kosmetyczna jest, także może to być coś odkrywczego dla Was. Ja troszeczkę markę znam, ale to Wam wszystko wyjaśnię i powiem w późniejszej części filmu. Zapraszam serdecznie. Dobrze, słuchajcie, nie wiem jaka będzie widoczność, mam nadzieję, że dobra. I teraz przedstawiam Wam kalendarz adwentowy, bardzo ciężki, Camille Peel. To jest Peel. To jest kalendarz adwentowy marki, którą kiedyś poznałam, słuchajcie, w innym kalendarzu adwentowym. Nie potrafię sobie przypomnieć, jaki to był kalendarz, ale coś mi tak świeci, że chyba w Sephorze kiedyś był rozświetlacz taki kremowy właśnie tej marki. Bardzo był fajny i powiem Wam, że do ciała też go używałam i w sumie zużyłam go do ciała. Nie mam go nawet, żeby Wam pokazać, bo go zdenkowałam. A jak wiecie, ja denek... Poczekajcie. Przepraszam, musiałam Was poprawić. A jak wiecie, ja denek nie robię, po prostu nie kręcę takich filmów. Więc co? Chciałam Wam zaprezentować ten, jestem bardzo ciekawa. Cenę tego kalendarza macie gdzieś na ekranie. Tak wygląda, więc wygląda przepięknie. Przedstawię Wam ten kalendarz, to znaczy otworzę go z Wami. Sam zrobię teraz otwarcie tego kalendarza, a w następnym odcinku makijaż tymi kosmetykami. Także popatrzymy, co tutaj w trawie piszczy do końca z tymi kosmetykami. Także zaczynam od jedyneczki i słuchajcie, kalendarz idzie tak, także nie muszę szukać, wszystko jest po kolei. I pierwszy produkt to jest Camille Peel Cosmetic Setting Spray. O, spray utrwalający, tak? Zawsze się przyda, super. Mam Charlotte, ale bardzo chętnie sprawdzę sobie to. Dwójeczka. W dwójeczce jest, słuchajcie, Glow Hand Cream. O, hand cream bardzo potrzebuję, bo ja od kiedy mam pumpę, to chodzę tylko i ręce myję. Bardzo mi się przydały te Hint of Glow, super. Może wiecie co, mam takie suchsze ręce, to akurat jego mogę użyć odrobinę, otworzę od razu. Otworzę sobie od razu. O. Bardzo fajnie, że krem do rąk to akurat super, wszystko mi się pokończyło, mam tylko jakiś aloes, więc ekstra. O, jak przepięknie pachnie. Fuu. Jest bardzo gęsty. Od razu się wchłania w 3 sekundy i słuchajcie, daje naprawdę ogromne nawilżenie, więc super. Pod trójeczką mam pędzel ekstra, bardzo się cieszę. Ja, jak tu będzie więcej pędzelków, to będę zadowolona, uwielbiam pędzle. To jest akurat do bronzera, super, bardzo mięciusie włosie, super. Także tak, pędzelek. Nie wiem, ja Wam tak nie pokazuję, ale to już Wam pokazuję. Tu jest setting spray, a tu jest właśnie ten krem do rąk. Dobra, lecę dalej. 4 to jest Creamy Blush w sticku. Nawet mocno zapakowane. Myślę, że jest to pełnowymiarowy. Tak jak i te też są pełnowymiarowe póki co produkty. Oj, słuchajcie, nie wzięłam żadnego nożyka, mam tu jakieś nożyczki, mogłam, ale nożyczkami to tak ciężej. Czy jest tu jakiś kolor napisany? You make me blush. To
tylko i koloru nie widzę. Może tu jest kolor. You make me blush. Nie ma koloru napisanego, słuchajcie. Nie wiem, może ma tylko jeden. Ciężko powiedzieć. Tak wygląda, słuchajcie, mega konkretny. Chyba nie do końca był ten, bo tu zostało, ale... No i konkretnie go jest. Teraz nakremowałam sobie ręce, ale trochę... Nie mam takiego koloru. No zobaczymy, słuchajcie, nie pokazuję wam, nie słuczuję, bo to sobie zobaczymy w filmie po prostu następnym, kiedy te kosmetyki będę używała. Dobra, piąteczka. To jest ten creamy highlighter, który mi się skończył właśnie, słuchajcie, i to znam. To wiem, że to jest bardzo fajny produkt i mówię, o ile do twarzy różnie może być, bo nakłada się go tylko palcem, wtedy nie rozpuszcza tego, co poniżej, to są cztery kolory, tak, to dokładnie to miałam i to jest tak, że ja je sobie wszystkie mieszałam i właśnie często na dekolt, bardzo, bardzo fajny produkt, naprawdę. Szósteczka to jest Sunset Glow Bronzer. To jest właśnie fajny, słuchajcie, sposób kalendarza adwentowy na to, żeby spróbować troszeczkę innych kosmetyków, jakiejś innej marki, żeby niekoniecznie, albo na przykład marki, z której macie tylko jakiś jeden, a chcielibyście wypróbować więcej. No generalnie kalendarze adwentowe to jest bardzo dobry biznes. No i tu coś pozaklejało się chyba mocniej niż powinno, bo nie chce wyjść. Piękne opakowanie. O! Sunset Glow, no wygląda jak glow, bo są drobiny. Dobra, nic wam teraz nie mówię, nie pokazuję, wszystko się okaże na filmie z makijażem, tymi kosmetykami. Siódemeczka to jest, słuchajcie, Puppy Love Sheet Mask. Super też mi się skończyły, więc będę zadowolona. Filming and Plumping maska. Ósemeczka, kolejna maska, słuchajcie, antystresowa sheet mask. Dobrze, tu jest jakaś chyba kredka albo konturówka. To jest eyeliner. Słuchajcie, eyeliner. Wszystko jest pozaklejane, także nic nie było wcześniej otwierane. To można mieć pewność, bo to też różnie z tym bywa, nie? Ale tutaj jest wszystko zaklejone, wszystko jest wiadome. O, jaki dziwny. Aha, to jest wykręcany jakiś. Dobra, nie wykręcam, to sobie zobaczymy. Także taka kredeczka. Super. Lecimy z dziesiątką. W dziesiątce mamy. Coś czarnego. Maskara. Dead Perfect Mascara. Dalej jedenastka. Jedenastka to jest Beauty Moisture Boost with Hyaluronic Acid Ultra Moisturizing Eye Gel Serum, czyli serum pod oczy. Zużyjemy chętnie, chociaż już mamy, jak wiecie, swoje grale. Super. Pod dwunastką, słuchajcie, też wiedziałam, że sheet mask, bo to takie cienkie. A, to hand mask, rękawiczki. O, ekstra. Na 20 minut, super. 13, kolejna sheet mask. Tak, face mask with cute unicorn print. No to teraz mam zapas maseczek. Zapas maseczek mam teraz, ale ja bardzo lubię maseczki, wiecie, nie będę narzekać, że maseczki dostałam. To jest Soothing Star Eye Pads. Pod oczy, no zobaczymy sobie. Też przetestujemy. To była 14, teraz 15. O matko, co to? Pędzel, słuchajcie. Taki ala kabuki, ale nie do końca. Będzie do rozświetlacza się nadawał. Jest przepiękny. Super. Dobra, na razie go może zapakuję. Dalej, 16, coś bardzo ciężkiego. I to jest Moisture Boost Cleansing Gel. Świetnie, świetnie, od razu sobie to wezmę do mycia. I to jest próżniówka. Świetne,
Dobra. Dalej, 17. Też coś ciężkiego bardzo. To jest Beauty Moisture Boost i to jest, słuchajcie, Overnight Face Mask. Aż taka wielka. Boże, jaką to ma pojemność w ogóle. Ogromne to jest. Ale no świetnie. Super. Bardzo w ogóle ładne są te kosmetyki wizualnie. 17 to była, teraz 18. 18 to jest antyperspirant. Proszę bardzo. Słuchajcie, pachnie tak bawełnianie, bardzo delikatnie, nie jest perfumowane. No, to może być dobre. Super, wypróbujemy. Tym bardziej, że mi się kończy akurat, słuchajcie. Tu jest jakiś chyba krem. Tu jest jakiś krem. Ultra Moisturizing Gel Cream. All Skin Types. Mam nadzieję, że on może być na noc, bo na dzień, bo właśnie na noc mam dwa kremy. A ten na dzień mam taki kiepski, powiem Wam szczerze, więc ten bym z chęcią użyła. Tak, jest na dzień. Z chęcią bym sobie używała. One nie mają za bardzo zapachu. Trochę pachnie jak Nivea. Świetnie. Super. Dalej 20. Jest 20. Są 24 okienka, nie 25, bo czasami wiecie, w tych amerykańskich jest 25. O Jezu, dry szampon. Nie używam czegoś takiego. Absolutnie. Ale może raz na ruski rok mogłabym zużyć, co? No nie wiem. To akurat ten produkt to jest taki dla mnie. Mam ambiwalentny do tego stosunek, bo jak mówię, no nie używam. O Jezu, znowu coś dużego. Refreshing and invigorating. Shower gel foam. Super! Ekstra! Nie no, z pianki do pod prysznic jestem mega zadowolona. Dobra, dalej. To jest 22 okienko. I to jest Blender Blush. Niestety pędzelek jest mały. To już jestem mniej zadowolona. Do blush, do różu. No bo z takich małych raczej nie korzystam. No ale pewnie skoro już go dostałam, to jakoś tam go wykorzystam. Słuchajcie, dalej produkt. Bardzo same duże produkty. Tu nie ma jakichś małych pojemności, miniatur. To są konkretne produkty. I tu jest Exfoliating Face Scrub. Nie używam. Wiecie co, może zrobię jakiś konkurs i tego, czego nie używam, czego na pewno nie będę chciała wypróbowywać, to po prostu może Wam zrobię jakąś taką paczkę z nagrodami, jeżeli ktoś z Was skrabu do twarzy używa. No to będzie pewnie zadowolony. Dobrze, i ostatnie okienko. To jest 24, tak? Tak. To jest Deep Cleansing Cream Foam. A, to jest pewnie do demakijażu krem. To zużyję. Bardzo chętnie zresztą. Wypróbuję, także... no, zobaczymy z tym konkursem. Już się też noszę, miałam na niego inny pomysł, żeby co innego Wam... na niego dać, ale mogę zawsze te produkty, których ja z tego kalendarza nawet nie użyję, po prostu Wam sprezentować. One są wszystkie pozaklejane, także nie są absolutnie otwarte, widzicie? I tak każdy produkt jest, więc będziecie mieli pewność, że przeze mnie nie jest użyty. Może Wam po prostu do czegoś dorzucę. No dobrze, także tak by to wyglądało. Myślę, że mega. Mam nadzieję, że widzicie to. Myślę, że wygląda to mega, myślę, że warto. Są dużo droższe, które naprawdę są mniej opłacalne, kalendarze adwentowe i ja w tamtym roku otworzyłam dużo, w tym roku nie zamierzam, jest to raczej ten i nie wiem, czy będzie jeszcze drugi. Myślę nad drugim, nad jeszcze jedną marką, którą też troszeczkę poznałam z jednego produktu i chciałabym spróbować więcej, więc... Tak to się prezentuje. Ja za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. No i życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, kochani. Do następnego filmu. Pa!